Hej, hej, cześć moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Space Empiria, a dzisiaj w odcinku zajmiemy się PlayStation Store, czyli jak wejść w posiadanie gry na naszą nową konsolę. Dowiecie się, jak moim zdaniem najlepiej te gry kupować, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby nie wtopić pieniędzy albo nie rozczarować się, że kupiliśmy grę, która na przykład nie jest po polsku. Jeżeli mamy szczęście i udało nam się dostać już i mamy w swoim posiadaniu PlayStation 5 wersji z napędem, to moim zdaniem pierwszą propozycją taką, którą należy wziąć mocno pod uwagę z wielu względów, nie tylko z czysto kolekcjonerskich czy estetycznych, to jest kupno gier w wersji pudełkowej. Ale tutaj uwaga, pudełko nie zawiera kodu, tylko płytkę. Więc trzeba na nią zwracać uwagę, tak? Nie porysować, nie naświetlać promieniami UV, nie zostawiać na parapecie albo na grzejniku, wiadomo, tak? Nie wkładać do mikrofalówki, nie rzucać. No dobra. Druga rzecz, jeżeli kupujemy sobie gry w Niemczech, tak jak ja, tą na przykład, to może się zdarzyć, że ta gra nie będzie zawierała wersji polskiej, ale to możemy łatwo sprawdzić. Czyli możemy kupić sobie grę na rynku gdzieś tam w Rosji, czy powiedzmy w Niemczech, czy na Amazonie, czy w jakimś angielskim sklepie. eBays się nazywa, czy Bays, jakoś tak. Ten sklep dosyć tani jest w Anglii. Tylko jedna uwaga, musimy wcześniej zczytać sobie, czy dowiedzieć się. Ten właśnie kodzik, to jest CUSA. Tutaj mamy numerek 09 1715, jakoś tak. O, teraz widać go dokładnie, nie? Ten kod musimy sprawdzić. Ja wam pokażę, jak to zrobić. Bo ten kod zawiera bardzo ważne informacje na temat regionu, na jaki ta gra została wydana. Nie ma region locka, to już od konsoli PlayStation 3 on jest, został zniesiony. Gra u nas na naszej konsoli się uruchomi, ale bardzo często uruchomi się nie będziemy mieli możliwości uruchomić jej w języku, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Może wiemy, że na przykład przecież gra gdzieś tam u kolegi chodzi po polsku, u nas nie. Zrobimy sobie przykład, ja wam tu pokażę na innej grze, na przykładzie Cyberpunka, tak? Najlepiej właśnie na stronie albo wpisać sobie w nazwę gry Relays PlayStation 4 albo po prostu na stronie producenta, tak jak tutaj, czy dystrybutora. Sprawdzamy kod CUSA, który nas interesuje, czyli znaleźliśmy płytkę, tak, na sklepie internetowym i tam jest ten kod, nie? CUSA podany, więc wchodzimy, szukamy. I teraz sprawdzamy tutaj, w jakim języku jest dana gra i jakie są teksty. Fajna jest oferta, na przykład ta, nie? Jest bardzo tania, ale uwaga, tej gry nie ma po polsku, tak? Jest po francusku, w języku portugalskim, brazylijskim, angielskim, ale nie usłyszymy dialogów po polsku. Natomiast te dialogi po polsku możemy sobie przeczytać. Czyli wersja amerykańska tej gry o tym oznaczeniu będzie miała tylko napisy po polsku, tak? Nie będzie miała ścieżki dźwiękowej. Jeżeli mieć ścieżkę dźwiękową po polsku, no to patrzymy sobie, jest to na przykład tutaj. Czyli szukamy płyt, które mają oznaczenie takie, bądź też takie, tak? Tu możemy sobie dalej sprawdzić. Załóżmy, no tutaj nie mamy, ale mamy po polsku, czyli możemy, tu prawdopodobnie wszędzie będzie język polski, ale ścieżki dźwiękowej, no niestety nie mamy polskiej. Lepiej jest w przypadku angielskiego, bo widzicie, po angielsku jest wszędzie, nie? Po niemiecku natomiast jest tylko tutaj. Europa, Oceania, Korea Południowa. Czyli na przykład, że gdybym chciał mieć wersję Cyberpunka niemiecką i polską, to muszę kupić dwie płyty. Nie? Zong. Nie ma tego na Steamie, a tutaj jest. No, to jest właśnie to. No niestety, tak to działa. A więc coś za coś, nie? Czy
jest inaczej kupując wersję cyfrową, bo teraz przejdziemy do tego drugiego modelu, gdzie możemy te gry kupić w inny sposób. No, dla osób, które no, nie chcą mieć płytki, bo się boją, na przykład wolą mieć wersję cyfrową tylko i wyłącznie, albo nie mają po prostu w PlayStation 5 z napędem, to wtedy pozostaje ta opcja druga i trzecia, to za chwilę o trzeciej powiem, teraz ta druga, czyli PlayStation Store. On się znajduje identycznie, ikonka wygląda, nas interesuje właśnie ta teraz podświetlona, na PlayStation 4 i 5. Wchodzimy do sklepu i możemy sobie wybrać naszą wybraną grę, wyszukać naszą grę, niech to będzie na przykład Control w wersji cyfrowej. Tak, wchodzimy, tu możemy sobie posprawdzać, mamy tylko Ultimate Edition, z tego co widzę. Jest w tej chwili w promocji nawet. Mamy też pakiet rozszerzeń. To warto sobie zawsze zobaczyć. I potem na samym dole tego okienka, jak to przewiniemy, będziemy mieli jakby tą regionalizację tylko w wersji cyfrowej. Ona niestety w wersji cyfrowej też jest. Czyli nie jest tak, że jak kupimy wersję cyfrową, na dany, czyli innymi słowy, kod CUSA to jest to samo co sklep w danym regionie. W regionie polskim mamy gry, które będą chodziły i tu mamy napisane w jakich wersjach językowych, nie? A tu mamy napisane w jakich napisach. Czyli ten nasz Control Ultimate Edition, tak? Będziemy mogli odpalić sobie po angielsku, po francusku, po hiszpańsku i po niemiecku, a napisy mieć na przykład polskie, albo niemieckie, tak? Albo włoskie i tak dalej. Tu są też ciekawe informacje, na przykład data premiery, platforma się pojawiła, nie? Tu może się pojawić PS5 tylko, albo PS4 lub PS5, ile zajmuje na dysku, to minimum, tak? 24 giga, przeznaczono dla jednego gracza i co wykorzystuje, nie? Wibracje. Czasami jest informacja na przykład, że jest PS Plus, nie? Wymagany, bo jest gra, to PS Plus oznacza właśnie ten abonament, tak? Czyli wersja multiplayerowa, gdyby był na przykład tutaj multiplayer, to by też mogło być to oznaczenie. Dobra, to mamy z głowy. Myślę, że to jest jasne, nie? Jeżeli chodzi tutaj o te informacje, ja to sobie wyczyszczę. Dobra, teraz w jaki sposób, no już mam, wiadomo, w sklepie kupujemy za gotówkę, czy tam kartą płacąc, teraz jak kupić to, te gry w sklepie PlayStation Store. I tutaj polecam wam zakupić sobie coś takiego, to wam pokażę, o co chodzi, jak to działa, dlaczego to zrobić w taki sposób możecie, już wam pokazuję. Wyszukujemy sobie na przykład na portalu Łowcy Gier taką frazę: doładowanie do PlayStation Store, nie? Takie doładowanie. Ważne jest, żeby to doładowanie było na klucz do Polski, tak? Było do polskiego sklepu. To doładowanie jest w formie takiego kodu. Zaraz pokażę wam, gdzie ten kod należy wklepać. Możemy to sobie też... możemy to doładowanie również zakupić na klucze nie tylko do regionu polskiego, do regionu na przykład amerykańskiego, ale o tym za chwilę. Jeżeli chcemy dokonywać zakupów w PlayStation Store w Polsce, to warto, to trzeba wtedy kupić sobie ten klucz na Polskę. Ja namawiam was, żebyście jednak przemyśleli sprawę zakupywania gier w obcych sklepach, nie ze względu na to, że konto mogą zablokować, nie, tylko chodzi o późniejsze dodatki do gier. Zawsze jest tak, że DLC musi być kupione w tym samym sklepie, w którym jest kupiona podstawka. One są jakby niekompatybilne, tak? Kupując w sklepie amerykańskim na przykład, tutaj była taka oferta,
gdzieś The Last of Us, jeżeli dwójka, jeżeli wyjdzie jakieś DLC. W Polsce będziemy chcieli mieć w polskim sklepie kto kupić, to niestety ono nie zagra razem. Także to doładowanie kupujemy sobie po prostu na przykład w Enebie. Ono kosztuje, jak widać, za całość zapłacimy sobie tą myszkę, to trochę przesunę, 81 zł. I ten fundusz zostanie dodany do naszego portfela na PlayStation Store. I będziemy mogli przeznaczyć tą kwotę na zakup gry. Jeżeli gra będzie droższa, to nie ma problemu, dopłacimy z własnej, no, z karty. Jeżeli będzie tańsza, to nic nie tracimy, ta różnica zostanie cały czas na naszym koncie. Za tą kwotę możemy również kupić PS Plus, to nie ma problemu, nie? Też możemy ją przeznaczyć na zakup tego abonamentu. Teraz jak dostaniemy kod, to gdzie to należy wklepać? Ja też początkowo nie wiedziałem, o co chodzi, i zaraz wam tutaj szybciutko pokażę. Ten kod możemy kupić wchodząc z poziomu albo z poziomu naszej konsoli, albo z poziomu przeglądarki w PS Store, tak? Czyli w sklep internetowy. W tym sklepie też możemy spokojnie gry kupować. Nie musimy wchodzić z menu przeglądarki, tak? Z menu konsoli. To wszystko nam zadziała. Możemy, czyli tak, wchodzimy, wybieramy, musimy się zalogować oczywiście. Zobaczę, czy ja tutaj mogę pokazać te moje dane. Sprawdzimy, no na razie chyba mogę. I tu wam dalej nie będę pokazywał, tak? Tutaj wchodzimy sobie w realizację kodów, nie? To. I wtedy będziemy mieli 12-cyfrowy kod, który należy po prostu, w ten kod właśnie tutaj należy wpisać to, co otrzymamy na maila z tej właśnie naszej firmy, tak? Tak, ta sama realizacja kodów jest, kiedy wejdziemy sobie na konsolę. I w konsoli to będzie, podejrzewam, tego nie robię w konsoli, tylko tak dodaję zawsze przez przeglądarkę, więc tutaj nie do końca wiem, gdzie to będzie. Wydaje mi się, że użytkownicy i konta. Konto. Czekajcie. Aha, inne. A wiecie co, powiem wam, że nie bardzo wiem nawet. Prawdopodobnie w profilu, zaraz zobaczymy. Informacje, dobra, nie chcę szukać, gdzie to jest tutaj, to sobie myślę, że znajdziecie sami. Ja wam jednak polecam, żebyście to po prostu zrobili od razu na PC-cie, przecież też warto. Na PC-cie macie lepszy wgląd w promocję niż jest tutaj na... więc też warto, żebyście, a nawet jako zadanie domowe sobie zróbcie to, żeby jednak skorzystać nie tylko ze sklepu, który jest tutaj, ale też ta właśnie wersja PC-towa. I teraz na koniec jeszcze jedna rzecz ważna. Mianowicie niektóre gry nie mają wyboru wersji językowej w samej grze. I teraz taką pozycją jest na przykład Elite Dangerous, którą ja gram. I teraz normalnie w wersji PC-towej to tam nie ma problemu, sobie zmieniamy w tym takim launcherze. Tutaj tego launchera nie ma. Co zrobić? Wchodzimy w nasze ustawienia, czyli wybieramy sobie tą opcję i w tej opcji wybieramy system. Ja pokażę wam to. A może nawet pokażę, nie? Nie będę tutaj wypisywał. I potem wybieramy język, nie? Język. I ten język musimy wybrać taki, jaki ma być w grze, nie? Czyli gra, w jakiej chcemy, żeby to działało, nie? Czyli wybieramy sobie właśnie ustawienia. Już wam pokazuję. To nie lubię, właśnie wolę, jak ktoś tam tym... O, tu. Teraz system. Wybieramy. Teraz język. Nie? I ten język konsoli, nie? Tutaj język konsoli mamy do wyboru, załóżmy chcemy wziąć niemiecki, on jest u góry. O, wybieramy sobie wersję tą,
I w tej wersji, na przykład jeżeli będziemy po niemiecku, a gra nie ma, to musimy jakby wybrać i wtedy ta gra nam się już uruchomi. Dotyczy to gier tych cyfrowych i tych gier z płytek tak samo, nie? One uruchomią nam się to domyślnie właśnie w tej wersji, w jakiej jest zainstalowane na naszej konsoli. Potem to jest chwila, moment, ta konsola w ciągu 3 sekund się przełączy. Nie, to jest taki myk, nie? Tutaj. Tak można sobie te nowe konsole zmienić sobie to ustawienie językowe. Dobra. Trzecia metoda nabycia gier to jest taka metoda, że kupujemy sobie PlayStation Plus. Mamy do wyboru, jeżeli mamy nową konsolę, to dostajemy na dzień dobry całkiem fajną kolekcję gier. I co miesiąc dostajemy nowe gry. W tym miesiącu 3 nowe gry to jest Shadow War, Hollow Knight i Bugsnax. Te gry są przypisane do naszego konta dopóki mamy aktywny abonament. Abonamenty są 3 najbardziej opłacalne, jest ten roczny, ale można wykupić sobie krótszy okres, na przykład miesięczny albo 3-miesięczny. Działa to na tej samej zasadzie, też warto skorzystać z jakichś kodów rabatowych, żeby tą cenę sobie troszkę obniżyć. Zbliża się czarny piątek, więc warto sobie wtedy może przedłużyć, jak mamy już, albo wykupić nowy. W kolekcji Plus są bardzo fajne gry, możemy sobie je przejrzeć nawet na zakończenie, taka wisienka na torcie. A jak ktoś nie ma na to ochoty, to ja już skończyłem, już wszystko wiecie, gdzie kupować, za ile, na co należy zwracać uwagę. Od was zależy, co wybierzecie, tak? Czy wybierzecie wersję taką ekskluzywną, moim zdaniem, czyli pudełkową, gdzie możecie poczuć zapach tej płyty, włożyć ją z namaszczeniem do napędu, posłuchać, jak ten napęd fizycznie pracuje. Jest to ciekawe przeżycie, moim zdaniem, też, żeby trochę tak coś usłyszeć od tej konsoli, zwłaszcza od tej nowej, no bo jej nie słychać niestety. Ja nie wiem, że ona chodzi w ogóle. Jest nic. Ja tu słyszę brzęczenie komara w drugim pokoju, a tej konsoli no za cholerę nie mogę usłyszeć, bo po prostu nic nie słychać. Więc chociaż ta płytka będzie hałasowała, to jest zaleta. Albo jak mi się znudzi, to mogę ją sprzedać, prawda? Czy możecie kupić sobie w wersji cyfrowej, korzystając z podarunku w postaci tego kodu doładowującego na przykład, a jeżeli ktoś nie chce, to po prostu płaci kartą, albo cierpliwości i co miesiąc dostaniecie nowe gry, możecie je wypróbować, zagrać i tak dalej. Albo właśnie z tej kolekcji PlayStation Plus skorzystać i to teraz sobie przejrzymy, nie? Na zakończenie. Co ja tutaj bym od siebie dodał? W co grałem, co jest fajnego, a w co nie grałem? Nie powiem nic o tej grze. Crash Bandicoot jest podobna fajna platformówka, ale nigdy nie grałem. Ona się pojawia w Uncharted. Tak, ta sama firma wydała tego Crash Bandicoota. Taka ciekawostka to jest, nie? To tyle wiem o tej grze. Fallout 4, moim zdaniem bardzo fajna, tylko to jest podstawka. To DLC tutaj, czy Season Pass, kosztuje chyba z 200 zł aż. God of War, bardzo fajna gra przygodowa, po polsku. Polecam. Na pewno będzie dobrze działać teraz. Monster Hunter World, głównie na multiplayera, więc musicie mieć PlayStation Plus wykupione, ale potwory się też fajnie załatwia w pojedynkę. Resident Evil mam też oczywiście, no mówię ogólnie, wszystkie gry, które tu opisuję, to grałem, nie? Fajny horror, ale bardzo mroczny. Dla ludzi o mocnych nerwach, chcących się pobać, działa, uwaga, z VR-ze również, bardzo dobrze działa w VR-ze. Persona 5, bardzo dobra gra, tylko to nie jest Royal Edition, to jest podstawka, więc tylko po angielsku. Bardzo fajna taka turówka w japońskim stylu, ale poruszająca takie dosyć fajne problemy. Bardzo świetna gra, żeby rozwinąć się językowo. Angielski w wersji Royal Edition macie do wyboru też dodatkowo. Niemiecki, francuski, nie ma po polsku, no ale nawet nie ma czego żałować, no bo grając uczymy się, prawda, więc polecam. Dużo tekstów,
bardzo dużo do czytania. Niesamowita przygoda też. Batman. Bardzo fajna przygodówka. Taka przygodówka, oczywiście w sensie tych komiksów Marvela, tak jak Spider-Man, aczkolwiek Spider-Man dużo ciekawszy jest moim zdaniem. Uncharted must have, to musicie w to zagrać. Jeżeli nie graliście, zacznijcie sobie od czwórki, potem można, jak wam się gwarantuję, że się nie oderwiecie od tej gry. Potem polecam po czwórce nie zaczynać od jedynki, bo się mocno rozczarujecie. Jedynka zarówno mechanicznie, jak i fabularnie słabsza jest. Natomiast dwójka, trójka, majstersztyk też. Bardzo dobre gry. Detroit Became Human. Bardzo fajna gra, szczególnie początek. Śledztwo, dochodzenie, niesamowity świat, niesamowita grafika. Bardzo fajna przygoda. Nie jest zbyt długa, ale wykreowany świat, jak ktoś lubi Blade Runnera, powinien mu się spodobać i Detroit. Days Gone. Co do Days Gone'a mam mieszane uczucia. Gra bardzo technicznie troszeczkę mogłaby być lepsza. Widać, że trochę takich jest niedomagań. Dźwięki, te dialogi, ale ogólnie bardzo przyjemnie się gra. Dla fanów długich Harley'a Davidsona i długich zombie, motocykli, także wszystkie takie jakby, co zrobić, żeby gra się sprzedała, zrobić grę o zombie, dodać motocykle, spluwy, miłość się sprzeda, nie? The Last Guardian, jeszcze nie grałem. Second Son, polecam, bardzo dobra przygodówka, świetna grafika, starsza gra, ale bardzo fajna fabuła, również dużo akcji, niesamowita grafika. Until Dawn, to jest przygodówka, bardzo fajna, z wieloma wątkami, jest w wersji polskiej, więc napisy polecam wyłączyć, żeby wczuć się w klimat. Klimat jest mroczny, trzeba dokonywać wyborów, ma, to mówiłem, kilka zakończeń, bardzo dobra grafika. No, można kilka razy przechodzić. Bloodborne to jest gra w stylu Dark Souls, tylko że trochę bardziej, tylko trochę szybsza, znacznie szybsza, bardziej dynamiczna. Mniej znaczy ona wymaga większego zastanowienia się pod względem wybranej strategii, jak ją przejść. The Last of Us Remastered. No, to, że to się pojawiło, jedna z najlepszych gier ever. Bardzo dobry klimat, świetna przygoda. Przechodzi się ciurkiem grając. Musicie spróbować. Podobnie do Uncharted 4, nie? Jest jeszcze też piąta część Uncharted. Wszystkie oprócz piątki przeszedłem, no piątka jeszcze czeka. I tu na końcu zostało nam, tego nie znam niestety. Także z tej kolekcji też znajdziecie bardzo fajne gry. Dobra, słuchajcie, to jest już wszystko. Pamiętajcie, możecie tu zasubskrybować, nie? To zawsze jest taka możliwość. No póki co to ode mnie wszystko. Dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia na następnych odcinkach. Hej, hej, hej.